Załóżmy, że na przykład ktoś, powiedzmy, przyszedł do ciebie i powiedział, że masz coś robić. Masz coś robić, ponieważ on ci tak powiedział, że masz tak robić. Proszę państwa, nie można w ten sposób żyć. Lepiej, jak to powiedział Tilopa, lepiej jest żyć bez głowy, to już urżni łeb, na przykład w imię Allaha, niż żyć jako z głową swoją, ale jako niewolna szmata. Idziemy do lasu, który się nazywa Okręglik. To jest, mili państwo, była Purchawka Pospolita. W prostych słowach powiem, że moje filmiki, ja nazywam się Jacek Ochocki i podcasty nie mają jakiegoś jednego konkretnego tematu. Nawet jeden filmik nie ma jednego konkretnego tematu, dlatego że mój umysł jest chaotyczny. Iż chłopie, jak żarówka świeci, ciężko będzie coś nagrać, albowiem trochę kropli. Ale o, tam już dochodzimy, już niemalże. Par ruszył. Lelonków widziałem tutaj na horyzoncie niedawno. Staram się ich tropić, jak Bóg mi świadkiem. Może ich jeszcze zobaczymy. Tam jest łódź. Panie kierowniku, wsiada. A tam jest gierz. A tam jest las. Postaram się pokazać. Mój mózg jest, jakoby przypomina, jak powiedziałby Forrest Gump. Like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. To się nazywa, to jest... Chciałem nagrać, nagrywam. Poradnik. Mogę nagrać poradnik, jak dojechać ode mnie z chaty. Lasu. Okręgli, coś tam. Szczecińska, Świętej Piwa tam. Szczecińska i Konstantynowska się w sobie przechodzą. Się w siebie nawzajem. Ja. Więc wychodzisz ode mnie z chaty i potem wsiadasz w dwójkę albo w cokolwiek, co jedzie w stronę szczecińskiej, czyli znaczy się tam. Jak włożę do kajuty, to będzie po lewej ręce. Potem przechodzisz przez ulicę i w stronę kierunkową na Grotniki wsiadasz w szósteczkę i tutaj czekam na szósteczkę. Zaraz będzie. Wiecie, co jest jedną z cech pozytywistycznych w bezludzkim lesie? Możliwości. W tym odcinku nie udało się uchwycić lelonków. Co do tego poprzedniego nagrania, czy tam któregoś z kolei, które tak wzbudziło takie wielkie zgorszenie i tak dalej, chciałem powiedzieć, że no taką mamy teraz epokę. Dotyczącą niech nas zobaczą, ekshibicjonizmu, wyrażania się i ogólnej ekspresji, ponieważ niektórzy ludzie tego potrzebują, a ja tego na maksa potrzebuję. Bestialsko. Z czymś takim, co się nazywa peruroza. Peruroza może sobie zobaczyć w internecie. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o tym towarzystwo będziemy mijać zaraz. Chciałem państwu pokazać lelonków, właśnie zabawne, o tym myślałem przechodząc tutaj. To stworzył kobietę i mężczyznę. Mężczyznę stworzył z wbudowanym niejakim mechanizmem GPS-u związanym... Dzień dobry. Dzień dobry. Z GPS-u związanym z tym, że ma możliwość skolidowania kierunków geograficznych, nawet nie wiedząc, gdzie jest co. Po prostu ja wiem, w którą stronę jest Konstantynowska. Bóg kobietom tego mechanizmu nie wkleił. Bardzo mi przykro. Albo wkleił starą wersję. I jeszcze jeden taki tekst i po tobie. Alegoria. Na dziewuchy nie chodzę. Mam jedno. Wódki nie piję. Papierosów nie palę. Konia nie walę,
I takie życie chwalę, kurwa. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. W życiu mogą się zdarzyć różne przeciwności losu. Ale nie możemy podupadać na duchu. Te przeciwności, te trudności, my nie musimy. Musimy przezwyciężać. Musimy. Żeby iść tam, gdzie sen ciągnie się w dalszym ciągu. Go, 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 go. Człowieku, który zostawił tu tę maseczkę, czy się nie wstyd? Coś wam powiem ważnego na biegu. Odnośnie już nie mówię o zostawianiu w lesie śmieci, bo to jest nauka dla przedszkolaków. Dalej w górach, w lasach, nad morzem, tralalala. Nie bierzemy nic za darmo. To powoduje deficyt wewnętrzny. No nie powoduje, ale no wyso. I w tym momencie, jak dałem coś za coś, zobaczcie co zobaczyłem. Pana to. To jest na zasadzie przysmyku wiedeńskiego. No, lelonków nie spotkaliśmy. Spotkaliśmy za to gówno lelonków i czaszkę lelonków. Także... Na YouTubie wideo gołąb. Na Instagramie słowa z okazji IBS i erotyczne fantazje. Na Facebooku też słowa z okazji IBS. Nazywam się Jacek Kochocki. I do zobaczenia jutro u ciebie w chacie.